Mam do Was pytanie. Jakie Waszym zdaniem są najdziwniejsze, najbardziej nietypowe dystrybucje Linuxa, jakie jesteśmy w stanie znaleźć w internecie? No bo co powiecie na Hannah Montana Linux? Tak, takie coś istnieje. I jeżeli myślicie, że ta dystrybucja jest trochę sus, to co powiecie na Among OS? No, a jeżeli uważacie, że Wasz Linux jest trochę za mało UW, to może skusicie się na dystrybucję, która nazywa się Ubuntu. Myślicie, że Windows 11 nie szanuje Waszej prywatności? Red Star OS to system z Korei Północnej, tam nic się nie ukryje. I z racji tego, że dzisiaj jak to publikuję mamy Prima Aprilis, pomyślałem, że zajmiemy się dystrybucjami Linuxa, które powstały w formie żartu albo po prostu dla żartu ktoś mógłby chcieć poużywać. Zajmiemy się dystrybucjami, o których większość Linuxiarzy słyszała, takie jak właśnie Hannah Montana Linux, ale przejdziemy do tych też bardziej niszowych, więc mam nadzieję, że dzisiaj się wspólnie uśmiejemy. No i nie przeciągając dalej, kurde, ja chcę zobaczyć, jak wygląda ten Linux Hanny Montany. No i idziemy. Okej, lecimy, słuchajcie. nawet muzyczka jest, nice. Oto jest Hannah Montana Linux. Matko, ja się... Tyle słyszałem na temat tej dystrybucji. Nigdy w życiu jej nie odpalałem wcześniej. To jest mój pierwszy raz po instalacji. I wygląda to fantastycznie. Nawet nie mam pojęcia, od czego... zacząć. Znaczy, zacznijmy od tego, że oczywiście motyw jest jak każdy widzi i naprawdę mam ciężką rozkminę teraz, czy rzeczywiście to powstało jako żart, czy rzeczywiście ktoś wiązał z tym jakieś nadzieje. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tutaj środowisko graficzne, to jest stara wersja KDE, która jeszcze... chyba nam się niezbyt dobrze skaluje tutaj. No wygląda to bardzo nieatrakcyjnie na dzisiejszy czas, ale tak, to jest standardowe stare KDE po prostu. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie w ogóle na tej przeglądarce podłączyć się pod jakąś chociażbykolwiek sieć. Tak, żem czuł. Ale powinniśmy tu mieć jakiś terminal, nie? Czy my tu mamy w ogóle internet? Powinniśmy mieć, okej, czyli mamy internet. Dobra, czyli mamy jakieś DNS-y nawet. Czyli powinno być coś. Okej, czyli nawet działa nam przeglądarka, nawet... O matko. Używanie przeglądarki tak starej w dzisiejszych czasach to jest tak bardzo zły pomysł, ale tak, pewnie możemy wejść na... Tak, wygasły certyfikaty. No, tak wygląda YouTube na bardzo starym Conquerorze, który był w ogóle, Jezu, to nawet nie jest Firefox, teraz sobie zdałem z tego sprawę, matko, ależ to jest przestarzałe, ale dobra, odbiegamy od tematu, ja bardzo bym chciał przejść sobie tutaj do wyglądu i chciałbym zobaczyć, jakie mamy tutaj piękne motywy z naszą ukochaną Hanną Montaną. O, ale patrzcie, możemy ją bardziej ucywilizować, możemy zmienić na normalne. Dobra, okej, tu mamy ikonki, mamy Hanna, a ja bym chciał zobaczyć, czy mamy tutaj jakieś fajne tapetki. Theme Hannah Montana. Ej, to jest tylko jeden motyw. No kurde, oszukany się czuję. Myślałem, że będzie ich więcej. A może mamy... O, ale mamy, słuchajcie, piękne inne tapety z Hanną. Mamy teraz takie duże logo. Taką tapetę. Mamy, słuchajcie, taką tapetę z Hanną Montaną. Mamy taką tapetę z Hanną Montaną. Fantastyczna robota. Myślę, że to wygląda na tyle creepy. Jeszcze jest, mam wrażenie, jakoś tak nienaturalnie rozciągnięte. Dodaje to komizmowi całej sytuacji. Och, tak. Byłem ciekawy, czy w ogóle będziemy w stanie cokolwiek zaktualizować w tej dystrybucji, ale tak jak się spodziewałem, tu już wszystkie repozytoria, które mamy dodane, będą tak bardzo przestarzałe, że nawet najstarsze dinozaury już o niej nie pamiętają. Tak, nie mamy dostępu do żadnych repozytoriów, więc nic nie jesteśmy w stanie doinstalować do tej dystrybucji i możemy się tylko napawać wizerunkiem naszej kochanej Miley Cyrus. Kurczę, tak przeglądam te aplikacje, które tutaj mamy i powiem wam, że jestem naprawdę głęboko rozczarowany, że nie mamy tutaj w ogóle dostępu do żadnych dodatkowych gier. Mamy tylko jakieś same nudy. Nawet nie mamy Gimpa zainstalowanego. Przepraszam, co to jest za dystrybucja Linuxa, która nie ma nawet Gimpa? Ale słuchajcie, przynajmniej możemy sobie poprzeglądać stare Pro. Fantastycznie, bez żadnego aktualizowania repozytoriów, czyli łączenia się z archiwami, ta dystrybucja jest absolutnie bezużyteczna. Więc tak, jest to cudowna dystrybucja, która w dzisiejszych czasach nie ma kompletnego sensu i jest totalnie bezużyteczna. Kto by się spodziewał? Lecimy dalej. Się wystraszyłem.
Nie spodziewałem się takiej muzyczki. Have a Saucy Christmas. O, fajnie, czyli ściągnęłem jakąś ostatnią edycję, która została wydana na święta. Fantastycznie, dobra robota, Łukasz. Mamy piękną taką sustapetę. No i mamy naszą fantastyczną dystrybucję. Pięknie. Dobra, co my tu mamy? Runme, HTML. Co może pójść nie tak? No to żarcik im trochę nie wyszedł, ale no zgadnijcie, co mogło się innego odpalić. No tak, ale musiał się Rig odpalić. W ogóle teraz zauważyłem, że ten dok jakoś tak jest dziwnie na tym. Tak miało być, czy to jest kwestia tego, że ja odpaliłem to jako VM-kę? Dobra, co my tu mamy? Dalej. Widzę, że mamy w ogóle Pi Apps, bo ta dystrybucja, co jest ciekawe, ona też może działać na Raspberry Pi z jakiegoś powodu. Nie wiem, kto chciałby używać czegoś takiego na malince, ale o, mamy jakieś gierki, tak? O, i mamy jakieś rzeczy nawet zainstalowane, ale co myślę jest bardziej ciekawe, mamy tutaj Minecraft username Among OS. Nie, czemu to nie działa? Ja nie wiem, czy ja mam taką czułość myszki, czy o co chodzi. O, ale słuchajcie, wyciągamy ponad 60 klatek w VM-ce. Jest moc. Sterowanie myszką nie... Mamy SAS IDE, co? SUS IDE jest otwartośródłowym edytorem kodu, więc mamy SUS IDE, jeżeli chcielibyśmy sobie napisać jakiś fajny projekcik na naszym Among OS-ie, to możemy to zrobić bez problemu. Ale słuchajcie, ja tu widzę inną bardzo ważną rzecz. Mamy tutaj Among Us'a, Among Us Installer. O, coś będzie instalował. W tak zwanym międzyczasie, ja muszę sobie sprawdzić. O tak! Ale tak kompletnie będę z wami szczery, popatrzcie sobie na tego Neofetcha, jak on pięknie wygląda. To logo tego Among OS-a jest naprawdę fantastyczne. No i super. Ale widzę, że to bazuje ogólnie na jakimś Debianopodobnym systemie. Widzicie, co jest najśmieszniejsze w takich sytuacjach? Ja założę się, że jest jakaś jedna osoba na świecie, która używa tego systemu na daily i traktuje to jako żart, a z drugiej strony jest w stanie sprawić, żeby ten system dla niej działał. I to jest piękno w ogóle takich dystrybucji, to jest cudowna rzecz. Okej, okay, teoretycznie Among nam się zainstalował i mamy go w Games i Among OS i próbuje się odpalić Wine, ale pewnie nie aktywuje się, bo nie mamy akceleracji GPU tutaj, a szkoda. No, takiej animacji budowania to ja jeszcze nie widziałem. Ubuntu, ale psisko. To co, może sobie wypróbujemy Ubuntu? Mamy Ubuntu, czyli Ubuntu, który jest bardziej Ubu niż każdy inny system operacyjny i z tego co widzę, to mamy tutaj akurat sporo preinstalowanych aplikacji. Mamy oczywiście 2048, więc przynajmniej to jest jakaś porządna dystrybucja, która ma gierki. Natomiast, o, już miałem powiedzieć, że jestem rozczarowany, że nie ma żadnego zdjęcia z kotem. Już mamy, że tak powiem, Ubuntu, bardziej Ubu, bo mamy koteczka, ale powiem wam tak, ja po Ubuntu spodziewałem się czegoś innego. Ja spodziewałem się tego, że będzie ono bardziej kawaii. Słuchajcie, zaraz to podrasujemy. Ja wam pokażę teraz taki skrypcik. Nie jest to może cała dystrybucja, o Jezus Maria, ale mi różowo teraz. Dobrze, więc zrobimy sobie tak, kopiuj, terminal, to będzie speedrun teraz w tym momencie. O nie, o nie. Moi drodzy, to jest teraz prawdziwe Ubuntu. To jest teraz różowiutkie, to jest teraz Ubu, to jest teraz kawaii. To jest dokładnie to, czego w życiu potrzebowaliśmy, prawda? No i dobra, mamy Red Star OS 3.0 i o matko, jak to wygląda, co się dzieje w ogóle? Dobra, poklikam jakieś losowe rzeczy i mam nadzieję, że uda mi się to zainstalować. Dobra, nie będę was zanudzał procesem instalacji, no to poczekamy, aż się zainstaluje. OMG. Jak to w ogóle wygląda? Co tu się dzieje? I słuchajcie, mamy to Red Star OS. O matko, te wszystkie koreańskie krzaczki. O gościu, ale nie powiecie mi, że to nie wygląda po prostu jak taki typowy bootleg starego macOS-a, nie? To jest trochę na zasadzie, jakby było: mamo, możemy mieć macOS w domu? Mama, mamy macOS w domu. macOS w domu.
O, ja cię kręcę. No chyba nikt się nie spodziewał, że na 12900K będziemy odpalać taki system, ale okej. Okay. Słuchajcie, trochę informacji takich technicznych, jeżeli chodzi o ten system. No tu mamy aplikację, całe desktop environment, ale jeżeli chodzi o sam system, to on bazuje z tego, co ja kojarzę, na Archelu, czyli to jest albo Fedora, albo Red Hat, jak tam kto woli. I no, jest jakby całkowitym przeciwieństwem Linuxa, bo no, mamy tutaj faktycznie software, który śledzi to, jaki użytkownik tworzy pliki i tak dalej. To są jakieś moduły w ogóle na poziomie kernela, które to robią. Ja w ogóle też nie podłączałem internetu do tej VM-ki, bo wiecie, botnet. Dobra, czyli tak, tutaj mamy Explorer plików, który wygląda, powtórzę się, jak z macOS-a. Przeglądarkę PDF-ów, bo jest napisane PDF, umiem czytać te literki. I kurde, jak tak patrzę na te wszystkie koreańskie krzaczki, to wychodzę z założenia, że trzeba było się jednak uczyć tego koreańskiego w szkole. Może przy okazji lepiej grałbym w StarCrafta. Co my tu mamy jeszcze za aplikację? Co to jest? Aha, to jest po prostu notatnik. Okej, fantastycznie. Co to jest? Co to robi w ogóle? O nie, czy to jest jakiś fork Library Office'a? No, obstawiam, że w tej wersji systemu to on taki hehe, library nie jest. Nie jestem okropnym człowiekiem tak w ogóle. Ale nie, słuchajcie, ja się nie śmieję z ludzi, którzy są tam, no, bardzo niekorzystnej sytuacji tego systemu operacyjnego, okej? Okay? O, sticky note możemy. Hej, cześć, witajcie. Nie możemy sobie dać tutaj takiego sticky note'a. Dobra, słuchajcie, co ja bym chciał zrobić, to chciałbym dostać dostęp do roota i mniej więcej kojarzę, jak to się robi. O, czyli działa to na wersji kernela 2.6. Dla tych, którzy nie wiedzą, mamy już wersję kernela 5 z hakiem, więc... czy 6 nawet? Tak, Jezu, już wyszedł kernel 6 nawet, to jest tak bardzo daleko, że ja cię kręcę. Zużycie RAMu 360 mega, słuchajcie. Ej, całkiem nieźle, tak szczerze mówiąc, jak na taki system operacyjny. I to, szczerze mówiąc, to środowisko graficzne jest nawet całkiem ładne, ma coś w sobie. No, no tak jak macOS zresztą, no. O gościu, nawet mamy animację. Słuchajcie, tu mamy w ogóle różne takie fancy tapetki. Jak mnie mam, to jest gdzieś z Korei jakieś widoczki. Całkiem ładnie tam mają, tak szczerze. Okej. No to w sensie fajny kontrast, nie? Tutaj mamy coś z jakimiś machinami, które strzelają, a tutaj mamy piękne widoczki z motylkami. No fantastycznie. O gościu, ej. Ale mówcie co chcecie. Ta tapeta wygląda naprawdę kozacko. Dobra. Root setting. I teraz tak, klikamy sobie kudeczkę, wpisujemy hasło i ustawiamy sobie hasło do roota. Raz, dwa, trzy, włączamy, cyk. No i mamy dostęp do roota. Fantastycznie, ja bym chciał tu w ogóle ustawić polski język. Może się uda? Okej, okay. No i teraz mamy, słuchajcie, po angielsku faktycznie Kfindera i tak dalej. I aplikacje. O, tego nie zauważyłem wcześniej. Co to jest Unbang UI? O gościu, czy to jest jakiś program do tworzenia bangerów? Dawaj, robimy jakieś nutki. Nie mam pojęcia, jak to będzie brzmiało, ale gościu, to się da odtworzyć. Słuchajmy tego bangera. No tak, to nie zadziała, bo generalnie, o czym nie powiedziałem też wcześniej, ten system ma wbudowanego, no jakby firewalla, jak każdy Linux, i on jest tak skonfigurowany, żeby oczywiście nie wypuszczał żadnych połączeń poza ten infranet koreański, więc musimy go wywalić de facto, żebyśmy mogli dostać się do naszego normalnego internetu. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Jak sobie wylistujemy IP tables, no to zobaczycie, że tutaj jakby no... dużo jest do wywalenia i tak naprawdę tylko niewiele z tych rzeczy przepuszcza, więc jak sobie to wywalimy po prostu, to w teorii chyba powinniśmy być w stanie się dostać do normalnego internetu. Tak! Mamy internet na koreańskim systemie. O matko, czemu to są w ogóle te koreańskie krzaczki? Spróbujemy siebie zgooglować. O, no, no słuchajcie, no działa teoretycznie. O tak, RTX 4080 masło? E8400 z masło, no, no kto by się spodziewał. A ciekawe, czy moja stronka zadziała. Pewnie Cloudflare się spłacze, że z jakiegoś dziwnego systemu się loguje. Och, no to moja stronka nie działa, a czekaj. Stare Pro działa. Pozdrawiam chłopaków ze Stare Pro tak w ogóle. Ale jak myślicie, mogę im zgłosić baga, że na... Red Star OS 3.0 ich strona nie po
poprawnie wyświetla? O, może obrazek też się jakoś źle ładuje. O, a czekaj, ale patrz, tu są w ogóle języki, ale jak damy amerykański? Nie, też nie działa. A jak damy japoński? O kurde, japońskie się ładują, niektóre te krzaczki, oh my god. Okej, okay, no więc fantastycznie, działa internet. Dobrze, przejdźmy do następnego. Tylko ten bąbel tutaj. Słuchajcie, to co mamy tutaj to jest WPKGOS i tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie moich widzów z Discorda, którzy przygotowali właśnie tą dystrybucję po to, żebyśmy sobie dzisiaj ją mogli obejrzeć. A dobra, no to słuchajcie, dostałem info, że mamy tutaj hasło 1234, i przejdźmy do tego live ISO WPKGOS. Bardzo, bardzo ładna tapeta, podoba mi się. Chłopaki tu mówili, że w ogóle jest komplet tapetek, tylko na razie jeszcze tego nie działa. O, tu mamy... mamy bąbla. W ogóle szanuję za nawiązanie do Phineasa i Ferba, bardzo lubię. Tu ewidentnie jestem masonem, jak widać. Tu mamy z logo WPKGOS, tu mamy WPKG Included, Meet Bąbelek, to w ogóle mam zresztą na swoim komputerze ustawione jako tapetę, fantastyczna rzecz, to też mi się bardzo podoba, to, że tak powiem, działa w mój humor. No i tutaj mamy samo logo systemu, o, a tutaj mamy nawet easter egg z ostatniego filmu. Kto oglądał komputer ze śmietnika, ten wie, o co chodzi. Dobra, ale na tapetach tu się oczywiście nie kończy, bo zobaczmy, co mamy w aplikacjach, słuchajcie. Mamy Bombileum. Ja w ogóle muszę sobie to pobrać i kiedyś jak będę robił jakieś filmy na temat Linuxa, ja to muszę używać jako easter egg, bo to jest po prostu... Na rzecz, ja to muszę wyświetlać gdzieś. To jest cudowna sprawa. I co my tu mamy? Mamy Bumble Fox, gdzie też jestem ja. Podobno słyszałem, że to jest absolutnie najlepsza przeglądarka. Możemy sobie wejść, czy zadziała moja strona. O, no nie ładują się niektóre obrazki wprawdzie, ale... O, a może zadziała filmik z YouTube'a? No cóż, no może niekoniecznie. Słuchajcie, oni dopiero nad tym pracują, nie przejmujcie się. Co my tam mamy dalej? Mamy OpenJDK, a gdzie Minecraft, ja się pytam w takim razie. No, słuchajcie, jak już mają swoje logo w NeoFetchu, to znaczy, że to jest prawilna dystrybucja. Jak widzicie, jest tutaj wszystko, działa fantastycznie. No i oczywiście jak na jedną wielką machinę do sterowania botnetem przystało, mamy tutaj WPKG2CL i zaraz powinny nam się tutaj podłączyć maszyny. Już napisałem do chłopaków, że mają mi włączyć coś z botnetem, także zaraz zobaczymy sobie, pokażę wam, jakie ma możliwości ten najlepszy wirus na świecie. Dobra, chłopaki mi tu podłączyli, jak widzicie mamy tutaj jedno urządzenie, możemy ubić, możemy się połączyć. No jak się połączymy, to możemy sobie podejrzeć od razu całe użycie procesora, RAM-u, swapu i tak dalej. Możemy wysłać wiadomość, na przykład pozdrawiam, możemy odpalić jakiś proces, możemy zrobić screena, tego screena sobie odbierzemy. Waiting for screenshot. A może to działa tylko na Windowsie, a z tego co kojarzę to tak. Mamy file manager i tu widzę, że możemy normalnie sobie przeglądać różne rzeczy, pliki z danego komputera. To zaraz zobaczymy, co tam chłop ma w grach. Teraz ma widać, że grał w Cyberpunka, no prosta sprawa. Dobra, i podłączyła nam się VM-ka z Windowsem. Pozdro, wyślemy sobie wiadomość, możemy sobie teraz właśnie zrobić screena. O, jak widzicie, wyświetliło się message pozdro, zrobiliśmy sobie screena, możemy go sobie bezpośrednio tutaj odczytać. Tak, możemy sobie znowu wysłać screena, odebrać go sobie. Też oczywiście mamy do przeglądania wszystkie pliki, które chcemy, tak więc wiecie, botnet pełną parą. Także pozdrawiam widzów z Discorda i pozdrawiam was. Mam nadzieję, że te dzisiejsze dziwne dystrybucje wam się podobały. BIOS.